Zbyt wiele musiałem poświęcić, żeby tu przyjechać i żeby się tak szybko poddać. I żeby nie zobaczyć tego, co tak naprawdę bardzo chciałem. A więc wytrwałość, determinacja towarzyszy mi od 3 lat. I przede wszystkim jedna główna zasada. Co masz zrobić jutro, zrób dziś. I dzięki temu, mam nadzieję, zaraz dojdę na Viewpoint 2 i wierzę w to, że zdążę na łódź powrotną i że będzie wszystko dobrze. Okej, kierowca ma pół godziny spóźnienia, ale lecimy. Jest okej. Czekajcie, z której to strony? Z tej. Cześć, Maneczko, witam wszystkich. Słuchajcie, pyszne śniadanko już było, teraz czekamy tylko na pana, który zabierze nas do portu i ciśniemy speedboatem na Phi Phi Island. Say your name here, 7 and you... Say your name, everybody say your name. Okay. Okej, ja już jestem w porcie, dałem 10 batów, to jest jakiś złoty 25 na jakąś wioskę, gdzie tutaj ludzie żyją na takiej, zobaczcie, na takiej mega małej wysepce. Mam już swoją obrączkę na katamaran i za chwilę ciśniemy na wysepkę, na kilka wysp będziemy zwiedzać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę najpierw i dalej lecimy z tematem. Zbieramy się do wyjścia, w końcu będziemy startować, już godzina po 10. Pierwszy w kolejce jestem, tak jakby. Okej. Wołają. Okej, drużyna Pink Go. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Speedboaty czekają do startu. To są nasze łodzie. Zaraz będziemy wsiadać i lecimy. Mamy swojego przewodnika, płynie z nami. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Trzymajcie kciuki, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. Nekem már még itt jó pár percet. De Maki, jöttél? Mit mondod, hány percét? Most akartam a lakodót. Nothing at all. I know that you have your reasons. Cause I just wanna hold you one last time, hold you like we're fine, though it's over, almost over. Yeah, the final chapter starting to end. You know what? It was Viking camp inside, you know, they're friendly. They had some decision of Viking boat on the board. But right now, if someone left, bye-bye. See you tomorrow. I let you in. So winning back to Phuket. W końcu dopłynęliśmy. Jesteśmy na Phi Phi Island. Piękna wysepka, piękna plażyczka. Troszeczkę taka wąska, mała, ale piękny tu jest. Piękny kolor wody. Wow, grubo. I piękne skały. Po prostu te tutaj góry są przepiękne. Wow. Na łodzi nie można się było nic w sumie odzywać, bo i tak było tak głośno, że nic nie było słychać. Ale tutaj widzieliście małpy, piękne małpy. Jaskinia, w której żyją jeszcze chyba 3 osoby, sami mężczyźni. Mega, mega, mega. I tutaj widoczki. Okej, sprawy mają się tak, że mamy tylko godzinę czasu, nie mam więcej, a do Viewpoint jest 3,5 km, więc spora trasa. Dzięki w jedną stronę, pół godzinki w drugą stronę, więc mam dosłownie na ścisk. Ale nie, no mówi, że poszło dużo osób, więc tylko żebym biegł po prostu za nimi i ich dogonił. Okej, bo już się zgubiłem. Muszę patrzeć na znaki. Całe Phi Phi, które tutaj idę, to cały czas są takie wąskie uliczki i same restauracje. Także jedzenia i picia to jest tutaj, że tak powiem. Znaczy chodzi o to, że gdzie jest gdzie. Ceny widzę takie same jak na Patong. Super będzie jeszcze tylko wrócić w miejsce, z którego wyruszyłem. To już będzie super. I zdążyć na czas i wrócić do domu. Brawo. O wow. Takimi schodami. Z jednej strony dobrze, że coś zjadłem, bo mam siłę. Ale z drugiej strony teraz mam duży, ciężki brzuch. I będzie niełatwo tam się styrać. Właśnie tu zmierzamy. Kosztuje to 30 batów. Ale już dyszę. Ale upał. Ja pierdzielę. Polecam każdemu. Oh my god. Oh my god. Muszę złapać oddech, ale zaczyna się robić coraz ładniej. Wow. Tam, co się dzieje, a za chwilę jeszcze będzie zaraz tak stromo, że już chyba tylko pionowo, na linię, ale jestem zmęczony. Dobra, krótka przerwa, 2 wdechy, łyk wody i na górę, bo jeszcze kupę schodów przede mną. Wow, jakie widoki piękne. No słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że tak, jestem w tym momencie na, tak jak widać, Viewpoint 1. I love PP. Tak, zgadzam się, I love PP. Ale chciałbym jeszcze wyjść na Viewpoint 2, żeby zobaczyć to jeszcze z wyższej perspektywy, ale nie dam rady. To znaczy czasu mi brakuje, za szybko, za mało czasu. Viewpoint 2, 300 metrów, 300 metrów. Dam radę czy nie dam rady? Dam radę czy nie dam rady? 5-minute walk, maybe dam radę. Maybe I can. Wspomóżcie trochę lajkami i jakimiś komentarzami. Dajcie trochę otuchy i siły. Naprawdę nie jest łatwo. Trudno. Najwyżej zostanę na pipi jedną noc. Albo wrócę, nie wiem, helikopterem. Bo idę zobaczyć na Viewpoint 2. Zbyt wiele musiałem poświęcić, żeby tu przyjechać. I żeby się tak szybko poddać. I żeby nie zobaczyć tego, co tak naprawdę bardzo chciałem. A więc wytrwałość, determinacja towarzyszy mi od 3 lat. I przede wszystkim jedna główna zasada. Co masz zrobić jutro, zrób dziś. I dzięki temu, mam nadzieję, zaraz dojdę na Viewpoint 2. I wierzę w to, że zdążę na łódź powrotną i że będzie wszystko dobrze. Tak jest. Jestem na Viewpoint 2. Niesamowity widok. Niesamowity widok. Jaka laguna. Przepiękna. Ja pierdzielę. Cudownie. Viewpoint 2. Okej, muszę wracać. Pięknie było to zobaczyć. Widok do zapamiętania do końca życia. Może jeszcze kiedyś tu wrócę, tylko na pewno trzeba będzie więcej czasu, żeby tu wyjść. Nie tak szybko. Muszę zaraz zerknąć na godzinę, ile mi jeszcze zostało czasu. Około 15 minut. Nie wiem jeszcze za bardzo jak wrócić, było dużo takich krętych, wąskich uliczek. Ale idę. Teraz z górki. Nogi jak z waty. Ale przepiękny widok. Naprawdę, coś niesamowitego. Takie widoki powinny nas budzić codziennie rano. Kurde, muszę schować telefon, bo jest stromo, żebym nie poleciał razem z nim. Ja pierdzielę, tutaj po drodze na ten viewpoint w ogóle to są te mieszkania, wiecie? Tutaj można mieć swoje mieszkanie, tylko trzeba pamiętać o tym, że te walizki trzeba wnieść na górę, a to nie jest proste. Ok, jestem w miasteczku, zszedłem z viewpoint 2, viewpoint 1. Mam jeszcze 10 minut, żeby dotrzeć na miejsce, tylko gorzej, bo tu teraz nie mam znaków, w którą stronę iść. I obym tylko gdzieś nie zabłądził. Wiem tylko, że jak ze schodów zszedłem, to miałem iść w prawo. A teraz nie wiem, naprawdę. Przed siebie. Bardzo gęsto i ciasno tutaj na tym pipi, ale pięknie. Ma swój klimat. Bo nigdzie w mieście tak nie ma jak tutaj. Mega. Raz w lewo, raz w prawo. Raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo. Nie wiem. Wszystko takie samo. Biegniemy. Nie kojarzę. Zdążyłem, chociaż już jest 2 minuty po czasie. Nawet jeszcze powiedziałem, że muszę wejść do wody. Właśnie się zmoczyłem i wchodzę na łódź. Jest moja łódź. Udało się. Jest. A więc ostatnia osoba. Wszedłem na łódź i płyniemy. Trudno. Ważne, że daliśmy radę. Patrzcie. Jakie piękne rybki. Dosłownie przy moim klapku.